Jest z nami również sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik. Drodzy Państwo, tematem konferencji będzie projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny poległego funkcjonariusza i żołnierza zawodowego. Drodzy Państwo, proszę teraz o zabranie głosu pana ministra Mariusza Kamińskiego. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, nie przypadkiem zaprosiliśmy dzisiaj właśnie w dniu zadusznym Państwa na konferencję prasową poświęconą upublicznieniu projektu ustawy dotyczącej świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy polegli na służbie. Dziś mamy w pamięci wszystkich, którzy od nas odeszli, wszystkich funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy poświęcili swoje życie, będąc wierni rocie przysięgi. A w przysiędze są słowa, które oni składali. Będę bronić bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. Często dochodzi do sytuacji każdego roku. Mamy kolejną ofiarę wśród funkcjonariuszy, wśród żołnierzy, którzy wypełniają bohatersko swoje obowiązki. Wiemy, że nic nie ukoi bólu najbliższych. Wiemy, że utrata ukochanej osoby jest wielkim cierpieniem. Ale chcemy stworzyć spójny, całościowy, jasny system opieki nad najbliższymi, nad tymi, którzy zostaną. Którzy zostaną, będą musieli żyć ze swoim bólem, ale chcemy, aby państwo polskie otoczyło nad osobami najbliższymi, tych, którzy zginęli, pełną opiekę, pełną, całościową opiekę, tak, żeby wdowy, sieroty, jak również rodzice tych, którzy polegli, mogli godnie żyć. Ustawa, którą przygotowaliśmy, dotyczy nie tylko służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych, ale wszystkich służb mundurowych, również żołnierzy Wojska Polskiego. Jest ona skonsultowana zarówno z premierem rządu polskiego, panem Mateuszem Morawieckim, jak i z wszystkimi ministrami nadzorującymi służby mundurowe, czyli MSW oczywiście, Służba Więzienna, Krajowa Administracja Skarbowa. Jest jeszcze jeden nowy element. Mamy formacje obywatelskie, niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, gdzie członkowie tych formacji, narażając swoje życie, bronią życia, mienia innych osób. Myślę oczywiście o druhach z ochotniczych straży pożarnych, ale również o ratownikach GOPR-u i TOPR-u, górskich ratownikach, którzy często z narażeniem życia działają na rzecz innych osób. Chcemy, żeby ta ustawa objęła wszystkich i funkcjonariuszy, i żołnierzy, jak również tych, którzy obywatelsko, społecznie, narażając swoje życie, swoje zdrowie, pomagają innym, ratują życie innych. Co jest w tej ustawie, którą przygotowaliśmy, proszę Państwa? Otóż chcemy, żeby było to jasne, trwałe, bezwarunkowe świadczenie pieniężne, które zapewni godne życie wdowom czy wdowcom po poległych funkcjonariuszach do końca życia. Punktem odniesienia jest średnia pensja w danej formacji. To będzie to miesięczne uposażenie, ta średnia pensja wypłacana wdowie czy wdowcowi do końca życia. Dodatkowo będzie też stała, poważna opieka nad dziećmi, niepełnoletnimi dziećmi funkcjonariuszy i żołnierzy poległych. Chcemy, aby ich możliwości edukacyjne, rozwijanie ich naturalnych talentów, które powoduje też pewne potrzeby finansowe i konieczności finansowe. Chcemy, żeby państwo polskie sfinansowało na godnym poziomie te wszystkie potrzeby. Każde z dzieci niepełnoletnich, funkcjonariusza czy żołnierza poległego na służbie będzie otrzymywało 50% tego średniego uposażenia. I nowość to jest opieka nad rodzicami. W naszej kulturze, w naszym kręgu kulturowym jest taki wewnętrzny obowiązek każdego człowieka, aby na starość pomagać swoim rodzicom. Kiedy zabraknie tego, który miałby pomagać rodzicom na starość, łączy się to z różnego typu brakiem zaspokojenia potrzeb. Chcemy, aby rodzice funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy polegli na służbie w związku z wykonywanymi zadaniami, mieli też stałe, dożywotnie uposażenie od momentu przejścia na emeryturę. To byłoby 50%, tak jak niepełnoletnie dzieci, 50% tego średniego uposażenia w danej formacji. To jest nasz obowiązek, obowiązek państwa polskiego. I to jest hołd dla tych, którzy odeszli, którzy zginęli
Co roku mamy sytuacje tragiczne. W ostatnich tygodniach, pamiętacie Państwo, mieliśmy tragiczną sytuację właśnie z druhami ochotniczych straży pożarnych, którzy ratowali życie ludzkie na autostradzie. Zginął jeden z ochotników potrącony przez samochód. Jego żona, która również była druhną OSP, odniosła ciężkie rany. Rok temu uczestniczyłem w tragicznym wydarzeniu związanym ze śmiercią funkcjonariusza policji z Raciborza, który wezwany do interwencji spotkał pijanego bandytę, który wyciągnął pistolet i go zastrzelił. Byłem na jego pogrzebie, widziałem potworny ból jego rodziców. On nie miał dzieci, ale są rodzice, którym trzeba pomagać w momencie, kiedy są już starsi. Często jest potrzebna pomoc medyczna, opieka. Te wszystkie sprawy powinny być w trosce państwa polskiego. To jest nasz obowiązek wobec funkcjonariuszy, wobec żołnierzy, wobec wszystkich, którzy narażają swoje życie i zdrowie dla innych. Ten postulat spełniamy i tak jak mówię, wszyscy ministrowie, którzy nadzorują służby mundurowe, udzielili poparcia naszemu projektowi, jak również premier rządu polskiego. Chcemy, żeby ten projekt jeszcze w tym roku trafił do Sejmu i żeby rozwiązania, które przygotowaliśmy, w przyszłym roku weszły w życie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu proszę teraz ministra Macieja Wąsika. Szanowni państwo, z wszystkich formacji podległych MSWiA oraz także z formacji pomocniczych zidentyfikowaliśmy około 200 rodzin, które objęte by były takimi świadczeniami. Najwięcej tych rodzin jest w policji. Według naszych danych jest to 113. Tego typu rodzin. Ja chciałbym powiedzieć, że oczywiście w polskim systemie funkcjonuje coś takiego jak renta rodzinna. Niemniej jednak uznaliśmy, że jest ona na niewystarczającym poziomie i oczywiście może się zdarzyć, że ta renta w przypadku śmierci funkcjonariusza o bardzo wysokim uposażeniu będzie wyższa niż to świadczenie, które wynosi dokładnie średnio miesięczne wynagrodzenie formacji. Wówczas będzie możliwość wyboru tej osoby korzystniejszego świadczenia. Niemniej jednak wydaje się, że większość tych świadczeń rodzinnych jest zdecydowanie niższych. Ja podam taki przykład. W przypadku, kiedy śmierć na służbie ponosi funkcjonariusz, który zarabiał 5000 zł, wówczas rodzina, jeżeli ma żonę z dwójkiem dzieci, to wówczas na każdego członka rodziny przypada 1425 zł renty. Łącznie jest to 4275 zł. W przypadku tego świadczenia była to ta kwota, która widnieje na ekranie, czyli niemalże 13 700 zł. Oczywiście mówimy cały czas o kwotach brutto. Ja chciałbym powiedzieć tak, że uzupełniając to, co mówił pan minister Kamiński, wydaje się, że każdy z funkcjonariuszy, który wykonuje swoją przysięgę, mówiąc o tym, że która mówi o tym, że trzeba wykonywać swoje zadania nawet z narażeniem życia i zdrowia, myśli w takich sytuacjach o swojej rodzinie i chcemy, żeby miał taką pewność, że ta rodzina będzie zaopatrzona do końca życia, bo świadczenie dla wdowy jest do końca życia bez względu na to, czy zmieni stan cywilny, czy nie zmieni. Świadczenie dla rodziców jest od momentu przejścia na emeryturę do końca życia, a świadczenia dla dzieci są do momentu osiągnięcia pełnoletności, chyba że kontynuują naukę, czyli do 25 roku życia. I chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz, że jeżeli świadczenie rodzinne obecne byłoby wyższe, to w przypadku tych rzeczywiście wysokich uposażeń jest możliwość wyboru. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jest to świadczenie, które będzie działało wstecz. Czyli jeżeli wypadek, zdarzenie miało miejsce ileś lat temu, to także te osoby będą mogły w przyszłym roku złożyć wniosek o świadczenie. Czyli dotyczy to wszystkich obecnych już wdowców i sierot naszych formacji. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Drodzy państwo, dzisiejszy temat nie jest jedynym tematem, w którym chcielibyśmy zabrać głos. Ja poproszę teraz jeszcze raz o zabranie głosu pana ministra Mariusza Kamińskiego. Szanowni państwo, drugi temat to chcielibyśmy zdać państwu relacje, informacje o tym, co się dzieje na naszej granicy wschodniej. Jak przebiegają nasze prace związane z zabezpieczeniem tej granicy wschodniej. Mamy wokół nas wojnę, sytuacja jest trudna. Podjęliśmy w ostatnich miesiącach cały szereg działań, żeby nasza granica wschodnia była na tyle, na ile to możliwe, granicą znakomicie zabezpieczoną.
kończymy pracę na granicy z Białorusią. Zgodnie z harmonogramem naszych działań powstała zapora fizyczna do końca listopada, czyli do końca tego miesiąca, zakończone zostaną prace nad zaporą elektroniczną. Chcemy, i to jest naszym celem, wedle naszej wiedzy tak jest i tak będzie, żeby granica, wschodnia granica Polski z Białorusią była najbezpieczniejszą granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Mamy porównanie, jak zabezpieczone są inne zewnętrzne granice Unii Europejskiej w różnych trudnych miejscach. Do nas przyjeżdżają przedstawiciele służb innych państw, żeby zobaczyć, jak my to robimy. Także granica z Białorusią już w końcu miesiąca będzie w pełni zabezpieczona. To jest takie wstępne zaproszenie dla Państwa. Chcielibyśmy zaprosić Państwo niedługo na granicę właśnie białoruską, żebyście Państwo zobaczyli, jak w praktyce będzie funkcjonowała zapora elektroniczna. Zapora elektroniczna, czyli wszelkiego typu kamery dzienne, nocne, detektory ruchów. Jak bardzo usprawni to, jak ważnym instrumentem będzie to dla naszej Straży Granicznej, jak bardzo usprawni to skuteczne działania naszej Straży Granicznej na granicy z Białorusią. Ale mamy drugą niebezpieczną granicę, granicę z Rosją. To jest okręg kaliningradzki, 200 km granicy. Do tej pory była to granica bardzo bezpieczna. Druga strona bardzo, bardzo pilnowała, żeby, mówiąc kolokwialnie, mysz się nie prześliznęła przez tę granicę. Natomiast mamy sytuację taką, że różne scenariusze mogą wchodzić w grę. Wiemy, że działania białoruskie nie były działaniami suwerennego państwa, ale były to działania inspirowane z Rosji, tak żeby zdestabilizować sytuację na naszej granicy, żeby spróbować stworzyć kanał nielegalnej migracji, który zalewałby Europę. Nie wykluczamy, a musimy dmuchać na zimne, że podobne scenariusze mogą być realizowane na naszej granicy z Rosją, czyli z okręgiem kaliningradzkim. Jak Państwo już pewnie słyszeliście, od dzisiaj rozpoczęły się prace inżynieryjne prowadzone przez wojska inżynieryjne. Zgodnie z uzgodnieniami, jakie poczyniłem z ministrem obrony narodowej w piątek w ubiegłym tygodniu, od dzisiaj takie prace na temat tymczasowego umocnienia naszej granicy z Rosją zostały rozpoczęte. Ale to nie koniec. Proszę Państwa, przystępujemy już do realizacji zapory elektronicznej na całej granicy z Rosją. Do 15 listopada mają wpłynąć oferty do Straży Granicznej ze strony firm, które mogą się podjąć tego zadania, które mają odpowiedni potencjał, żeby zrealizować to zadanie, czyli budowa zapory elektronicznej. Tuż po 15 listopada wyłonimy firmę, która jeszcze w tym roku, bo to jest nasz warunek, rozpocznie pracę nad budową zapory elektronicznej wokół całej granicy z okręgiem kaliningradzkim. To będzie oznaczało kolejną supernowocześnie zabezpieczoną granicę. To zwiększy bardzo bezpieczeństwo naszego państwa. W 100% będziemy wiedzieli, co na tej granicy się dzieje i będziemy gromadzili takie środki, aby adekwatnie do sytuacji reagować i reagować bardzo skutecznie. Także jeszcze w tym roku chcemy, żeby firma, którą wyłonimy w tym miesiącu, przystąpiła do budowy zapory elektronicznej na granicy z Rosją. W przyszłym roku, w drugiej połowie tego roku, te prace będą zakończone. Niezależnie od wszystkiego, intensyfikujemy działanie na zielonej granicy naszej Straży Granicznej. Zwiększamy siły tak, żeby wszelkie potencjalne zagrożenia skutecznie i szybko neutralizować. Bardzo dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu również w tym temacie poproszę pana ministra Macieja Wąsika. Chciałem tylko podkreślić, że uzupełniając to, co powiedział pan minister Kamiński, że mamy na to przeznaczone środki w budżecie państwa zapisane w postaci 354 milionów w stosownej rezerwie do wykorzystania, także jesteśmy zabezpieczeni finansowo, pieniądze na to są. Chciałem też podkreślić, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze skuteczności, jaką daje nam bariera fizyczna na granicy polsko-białoruskiej. Możemy mówić, że mamy mniej więcej, no prawie 10-krotnie mniejszy napór na polską granicę niż to miało miejsce rok temu, w tych miesiącach najsilniejszego naporu, czyli w październiku. Oczywiście ten napór jeszcze jest, ale utrzymujemy tą granicę dużo mniejszymi siłami niż trzeba było to robić w zeszłym roku. Przypomnę, w zeszłym roku na granicy było 2000 policjantów, 2000
strażników granicznych i 15 tysięcy żołnierzy, niemalże 19 tysięcy ludzi. Teraz niemalże pięciokrotnie mniejsze siły, niecałe 2000 żołnierzy, strażnicy graniczni, 2000 i kilkuset żołnierzy. Jesteśmy przekonani, że była to dobra inwestycja. Zresztą nie tylko my, bo na forach migracyjnych szacuje się, że szansa na przejście granicy polsko-białoruskiej skuteczny jest to 1%. Tak to szacują sami migranci, którzy dzielą się tym na takich specjalnych, zamkniętych forach, które staramy się bardzo dokładnie monitorować. Bardzo dziękuję panu ministrom. Drodzy państwo, jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania. Ja zapraszam serdecznie. Oczywiście główne tematy to dzisiejszy projekt ustawy dotyczący świadczenia finansowego, no i zaporu. Także zachęcam do zadawania pytań w tych tematach, a następnie w kolejnych. Zapraszam. Dzień dobry, Anna Udakowska-Samajini, TVP Info. Moje pytanie dotyczy tej nowej tymczasowej zapory na granicy Polski i obwodu kaliningradzkiego, bo w zasadzie od dzisiejszego poranka, od oświadczenia wicepremiera Mariusza Błaszczaka pojawiły się takie komentarze w przestrzeni medialno-publicznej pod tytułem po co kolejny wydatek, bo z informacji też, które się pojawiły, wiemy, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, że chyba w październiku nie doszło do żadnego nielegalnego przekroczenia granicy Polski i obwodu kaliningradzkiego. W związku z tym pojawia się pytanie, na ile realne jest zagrożenie ataku hybrydowego na kształt tego, który mieliśmy dotychczas na granicy polsko-białoruskiej. Szanowna pani redaktor, bardzo starannie monitorujemy wszystko, co się dzieje na granicy z Okręgiem Kaliningradzkim. Weryfikujemy każdą informację, która mogłaby świadczyć o tym, że strona rosyjska chciałaby użyć kolejnej broni w wojnie z tą częścią świata, czyli nielegalnej migracji. Uważamy, że takie pomysły krążą w głowach osób po drugiej stronie, mówię o Rosjanach, i dlatego dmuchając na zimne, tak jak mówiłem kolokwialnie, chcemy przygotować się pod każdym względem. Weryfikujemy wszelkie informacje. W tym momencie do żadnych incydentów nie doszło, ale nie wykluczamy, że jest to scenariusz możliwy. Chcemy się zabezpieczyć. Przygotowujemy i tymczasowe zabezpieczenia, i stałe zabezpieczenia, tak żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby polska granica wschodnia była granicą bezpieczną. Uzupełniając, powiem jeszcze jedną rzecz, że w zasadzie większość migrantów, których łapiemy na granicy przy przejściu z Białorusi do Polski, ich szlak prowadzi przez Moskwę. Czyli kiedyś to była przykrywka mińska, w tej chwili już nie ma tu żadnych wątpliwości. Oni z krajów trzeciego świata przylatują bezpośrednio do Moskwy. Ta droga do obwodu kaliningradzkiego też wydaje się realna. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Agnieszka Ziemska z PAP-u. Panowie ministrowie, mam pytania w odniesieniu do tych obydwu tematów, więc może zacznę od świadczenia. W jaki sposób rodziny będą obejmowane takim świadczeniem? Czy to one będą składały wnioski na przykład w odpowiednich komendach? I drugie pytanie dotyczące granicy z Rosją. Czy w związku z budową tych nowych zabezpieczeń planują państwo wprowadzić jakieś dodatkowe ograniczenia podobne do tych, które obowiązywały na granicy z Białorusią, czyli na przykład ograniczenie w przebywaniu tam osób postronnych? Dziękuję. Na tym etapie, jeżeli chodzi o drugie pytanie, nie planujemy nowych prawnych rozwiązań, ale jeśli będzie taka potrzeba, z pewnością skorzystamy z tych instrumentów prawnych, jakie daje nam ustawa o ochronie granic. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to będziemy oczywiście informować rodzinę osób. Formacje mają dane tych osób o takich możliwościach i rozporządzenie do ustawy określi szczegółowy tryb i sposób ubiegania się o te świadczenie. Dziękuję. Zapraszam, panie redaktorze. Dzień dobry, Michał Rybka, Telewizja Trwam. Jak panowie ministrowie oceniają plan powołania komisji weryfikacyjnej w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski? Wydaje się, że po ostatnich ujawnionych taśmach ten temat powraca i wydaje się, że na pewno jest sporo pytań, na które opinia publiczna chciałaby otrzymać odpowiedź. Zdajemy sobie sprawę, że proces bezpieczeństwa energetycznego w przeszłości przebiegał bardzo dziwnie. Były dosyć nietypowe umowy. Wydaje się, że jest potrzeba przedstawienia opinii publicznej w świetle kamer wielu faktów z tego zakresu. Dziękuję. Zapraszam. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Nadolczak Arnold, Polsat News. Ja w kontekście też tego długiego weekendu, czy ministerstwo zamierza podejmować jeszcze jakieś działania, a jeśli tak, to jakie, by rozwiązać problem pijanych kierowców, a
także osób jeżdżących pod wpływem narkotyków. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowny panie, panie redaktorze, no, doskonale pan wie, że zaostrzyliśmy bardzo mocno w tym roku przepisy w dwóch etapach za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. My bardzo szczegółowo analizujemy ich skutki, widzimy ogromną poprawę. Mamy duży spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Niemniej jednak widzimy też ten problem. Będziemy to na pewno analizować. W najbliższym czasie będziemy podejmować także niektóre jakieś działania dotyczące korekt przepisów, które żeśmy wprowadzili. Mamy już pierwsze analizy. Nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, ale na pewno patrzymy na ten problem i też widzimy podczas tego weekendu ogromną liczbę pijanych kierowców. Być może trzeba w tym zakresie pójść jeszcze bardziej do przodu. Analizujemy. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję panom ministrom za udział w konferencji. Dziękuję. Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.